drukujemy bajkę terapeutyczną. Ola i Borys idą do szkoły. Jest ona kontynuacją pierwszej, którą napisaliśmy, która nazywała się Ola i Borys i ich nowi przyjaciele. Bajka powstała we współpracy z Instytutem Heweliusza, a przede wszystkim z profesor Justyną Ziółkowską z SWPS-u i kołem psychologii klinicznej z Wydziału Psychologii SWPS we Wrocławiu. Część graficzną robiły dwie Brytyjki. Jest to Elizabeth Bristow, która narysowała obrazki do książki, a stronę graficzną zaprojektowała Rebecca Scambler, która również była autorką strony graficznej pierwszej bajki. Gdy napisaliśmy naszą pierwszą bajkę terapeutyczną, skierowaliśmy ją do dzieci z Ukrainy. Chcieliśmy pokazać tym dzieciom, że nie są sami, że są bezpieczni w Polsce. Ale wyzwania, które wojna w Ukrainie rzuciła przed nami, nie skończyły się. Dzisiaj są w Polsce szkoły, w których jest więcej dzieci z Ukrainy niż dzieci polskich. To musi tworzyć przeróżne konflikty, napięcia, tarcia. I stąd idea drugiej bajki terapeutycznej. Tym razem kierujemy ją zarówno do dzieci polskich, jak i do dzieci ukraińskich. Dzieciom polskim chcemy pokazać, jak trudno jest wejść do szkoły, w której na przykład wszyscy nauczyciele mówią innym języku niż to dziecko. Ale dzieciom ukraińskim chcemy pokazać, że również dzieciom polskim może być trudno. Przecież oni mogą się poczuć odrzuceni, mogą się poczuć, że nie są priorytetem. Ta bajka jest skierowana również do rodziców. Chcielibyśmy, żeby rodzice czytali ją razem z dziećmi, żeby porozmawiali o rzeczywistości, w której się znaleźli i żeby spróbowali zrozumieć właśnie tę drugą stronę. Bajka jest za darmo. Tej bajki nie wolno sprzedawać. Można ją tylko komuś dać. A można ją dać dzięki hojności zarówno Międzynarodowej Organizacji Charytatywnej Rotary, jak i Urzędu Miasta Wrocławia. Jeżeli są organizacje czy instytucje, a może osoby prywatne, które chciałyby wydrukować tę bajkę własnymi siłami i skierować ją do większej liczby dzieci, bardzo prosimy o kontakt. Chętnie się na to zgodzimy.